Ten budynek przy Placu Ratuszowym w Bielsku-Białej przed II wojną światową mieścił fabrykę guzików Waltera Jana Koeniga, postaci, którą zainteresowała się młodzież jednego z bielskich gimnazjów. Jako, że na co dzień interesujemy się ekonomią, polityką oraz historią, chodzimy do Bielskiego Gimnazjum imienia Władysława Kopalińskiego. Postanowiliśmy wziąć udział w 23. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat postawiony przed kandydatami brzmi następująco. Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne oraz lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. Na naszego bohatera, o którym wiedzę chcemy rozpropagować, wybraliśmy Waltera Jana Koeniga. Postać Waltera Jana Koeniga jest praktycznie nieznana w Bielsku-Białej, jednak uważamy, że taka postać powinna być zapamiętana i właściwie upamiętniona ze względu na jego niezwykłą historię, o której zamierzam opowiedzieć. Walter Jan Koenig urodził się w 1903 roku w Bielsku w rodzinie żydowskiej, jednak dosyć szybko przyjął chrzest. Jego młodzieńcze lata upłynęły w Bielsku na zdobywaniu wykształcenia, potem wyjechał na studia do Wiednia. Tam opatentował wyjątkowo nowoczesną, jak na tamte czasy, metodę produkcji materiałów sztucznych wykorzystywanych na przykład do produkcji guzików i już w 1930 roku założył w Bielsku-Białej fabrykę, która produkowała właśnie guziki. Mieściła się ona w budynku, gdzie dzisiaj funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego przy Placu Ratuszowym. Nie wspomniałem, że Walter Koenig, żeby podjąć bezpłatną naukę na studiach, musiał zrzec się obywatelstwa polskiego. W latach 30. próbował je odzyskać, jednak bez skutku. Kiedy wybuchła II wojna światowa, to bohater, mimo posiadania tak naprawdę pochodzenia austriackiego też, wybrał jednak służbę Polsce. Już 1 września przystąpił do Wojska Polskiego, podczas gdy wielu jego rodaków pochodzenia austriackiego bądź niemieckiego wspomagało działania Wehrmachtu. Walter Koenig po przegranej kampanii wrześniowej trafił do Związku Radzieckiego. Tam znalazł się na Syberii, gdzie pracował przy rozbudowie infrastruktury. Chciał jednak wrócić do Polski i mimo, że nie udało mu się wyjść z armią generała Andersa, to wyszedł z Ludowym Wojskiem Polskim do Polski, zdobywał Berlin. Po wojnie we wrześniu 1945 roku wrócił do Bielska-Białej. Jednak wtedy się okazało, że nie posiada polskiego obywatelstwa, więc władze komunistyczne powiedziałem mu, że powinien wyjechać do Niemiec, co było dla niego rzeczą straszną, gdyż był bardzo przywiązany do tego miasta. Jednak postanowił przeczekać powojenną zawieruchę i w 1947 roku przyznano mu polskie obywatelstwo. Do śmierci w 1966 roku pozostawał w Bielsku-Białej i mimo choroby nie chciał go opuścić, gdyż spodziewał się, że władza komunistyczna by nie pozwoliła mu na powrót. Jeszcze nie wiadomo, która z bielskich ulic może zyskać imię tej ciekawej postaci. Współpracujemy z samorządem terytorialnym. Nasze ulotki zostały rozlokowane w większości bielskich instytucji wraz z plakatami i mamy nadzieję, że cała inicjatywa pomoże rozpropagować wiedzę o tej niesamowitej postaci wśród bielszczan.